Fundację e-Państwo i jest to kolejny serwis opierający się na ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej. Jest to projekt niekomercyjny, który prezentuje informacje związane z działalnością Sejmu i Senatu w sposób no, niezwykle wygodny. Możemy na przykład, wchodząc na premiera Donalda Tuska, który jednocześnie jest posłem, zobaczyć jak w trakcie ostatniego posiedzenia, jak bardzo był posłem aktywnym. Możemy zobaczyć, jakie są wyniki głosowań, w których brał udział, no i na przykład zobaczyć, co, na czym polegały poprawki, nad którymi głosował i jak w ogóle przebiegało głosowanie nad w tym przypadku sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie ustawy Prawo ochrony środowiska, gdzie możemy odnaleźć odwołania do tego